Ostatni referat pod tytułem Bronią były także kapelusze o modzie czasów okupacji przedstawi Dorota Klimek z klasy drugiej humanistycznej. Podczas okupacji strój mieszkańców miasta ulegał zmianie. Inaczej ubierano się na początku wojny, a inaczej w latach 1943-1944. Symbolem dnia codziennego mieszkańców okupowanej Warszawy, ale i innych miast były drewniaki. Pojawiły się już w 1940 roku. Były doskonałe na pogodne dni, ale dla wielu osób były drewniakami całorocznymi. Drewniaki stały się bardzo popularne przez reglamentację skór, zużycie przedwojennego obuwia, a także złożenie społeczeństwa. Jednak z biegiem czasu, głównie dzięki kobietom, obuwie zostało uszlachetnione. Wprowadzono różne dodatki, łączono drewno z kolorowymi materiałami, przyczepiano wstążki, kokardy, metalowe sprzączki. Buty były ładne, ale też praktyczne. Nie deformowały stopy, były przebiegne. Pod koniec okupacji drewniaki łączono ze skórą, a w podeszwach stosowano zawiasy, co umożliwiało zginanie stopy. Zimą popularnością cieszyły się kapce, czyli ciepłe, wysokie buty wykonane ze skóry i wełny. Wiele kobiet sprowadzało je z Podhala. Podczas pierwszej okupacyjnej zimy na ulicach można było zauważyć kobiety ubrane w drogie futra, które czasami wymieniano na drewno lub opał. Jednak z biegiem czasu strój stawał się coraz uboższy. Przedwojenna odzież ulegała zużyciu. Często ubrania były wymieniane na żywność. Większość osób decydowała się na kupno rzeczy używanych lub renowację własnej odzieży. Powszechne stało się odświeżanie i farbowanie odzieży, a także przerabianie zużytych części garderoby na nowe ubrania. Możemy tutaj wskazać modę kobiecą, która prezentowała specyficzny styl. W wielu domach zabrakło wtedy mężczyzn. W takiej sytuacji kobiety wykorzystywały ubrania swoich ojców czy braci. Można było zauważyć noszenie męskich marynarek i płaszczy, a także przeróbki garderoby, na przykład ze spodni robiono spódnice. Popularne były kostiumy o krótkich spódnicach i długich żakietach, w szkocką kratę lub pepitę. Kobiety nie zrezygnowały jednak z dbałości o swój wygląd. Zachowanie czaru traktowano jako manifestację godności narodowej. Kobiety, wbrew woli okupanta, przykładały ogromną uwagę do własnego stroju. Z biegiem czasu nauczyły się wykorzystywać każdy dostępny skrawek materiału do uszycia nowego ubrania, na przykład płaszczu z zasłon. Strój okupacyjny musiał być trwały i praktyczny. Kobiety nie rezygnowały z kapeluszy, ale równie często zakładały berety, chustki lub przepaski. Włosy najczęściej zwijano w wałek. Modna była także fryzura na cebulę, to znaczy włosy zczesane w przodowi i loczki upięte nad czołem. Uczesanie było często jedyną ozdobą, na jaką mogły sobie pozwolić kobiety. Pończochy były artykułem luksusowym, który na targach pojawiał się niezwykle rzadko. Wówczas kobiety opalały nogi lub smarowały je ciemnym kremem, a z tyłu malowały kreskę imitującą szef. Ta metoda sprawdzała się jednak tylko latem, dlatego wiele kobiet bardzo dbało o swoje pończochy. Warto wspomnieć także o tzw. modzie konspiracyjnej, której nieodłącznym elementem były oficerki i bryczesy. Stylowi temu hołdowali zwykle młodzi mężczyźni, najczęściej cywile niezwiązani z działalnością podziemia. Prawdziwych konspiratorów obowiązywały bowiem zasady niewyróżniania się z tłumu. Już w początkowym okresie okupacji władze niemieckie zakazały noszenia mundurów i odznaczeń. Za strój zakazany uznano nawet czapki uczniowskie. Niemcy traktowali Polaków jak podludzi. Fakt, że kobiety ubierały się elegancko, bardzo drażnił okupanta.
Wówczas bronią stały się nawet kapelusze, które dawały możliwość zupełnie innej walki z okupantem. Strój stawał się bronią psychologiczną. Początkowo nie pochwalano chodzenia w eleganckich ubraniach i makijażu, lecz wkrótce, zwłaszcza kobiety zrozumiały, że troska o strój to zachowanie niezależności. Polacy, dbając o wygląd, demonstrowali wolę przetrwania. W ten sposób starano się także zachować łączność z czasami przedwojennymi, które nazywano normalnym życiem. Wolna będzie Warszawa.
konferencję poprowadził Mikołaj Kołobczyk. Na zakończenie zapraszam na koncert orkiestry lętej. Thank you.
brawo, brawo. Myślę, że wyrażę uczucia nas wszystkich. Dreszcze mam jeszcze do tej pory na całym ciele. Szanowni Państwo, chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność i dumę. Wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do dzisiejszej konferencji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Monice Nowickiej, nauczycielce historii w naszym liceum, która tak wspaniale przygotowała naszą młodzież do wykładów. Zapraszam tutaj wszystkich, o których będę mówić. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Ja szczególnie chcę podziękować zespołowi WRZOS i Państwu Nestorupo. Dziękuję serdecznie. Wielkie brawa, ogromne brawa dla naszej grupy wokalnej, licealistów naszych, którzy zawiązali sami tę grupę, przygotowali się i cudownie zachwyciliście nas dzisiaj, kochani. Ogromne, ogromne brawa. Wielkie brawa dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Radzynia Podlaskiego, pracującej pod batutą pana Jacka Nestoruka. Cudowni. I powiem wam, że widzieli was wszyscy wasi dyrektorzy i wszyscy jesteśmy dumni, rozmawialiśmy o tym, że duma nas rozpiera patrząc na was. O dumie mówiąc, to jestem też dumna z młodzieży naszego liceum, że konferencja trwa już ponad 2 godziny, a wy tak pięknie, dostojnie, z szacunkiem wysłuchaliście. Dziękuję wam za to, kochani. Ukłon w kierunku pani Anny Mazak. Pani Aniu, przepraszam, że na początku nie pominałam pani, ale widzę cały czas panią i wiem, że będzie piękna relacja na stronie internetowej Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak pięknie rozpoczęty dzień, wierzę, że zakończymy go też pięknie. Wszystkich Państwa tutaj obecnych bardzo, bardzo gorąco zapraszam dzisiaj na godzinę 18 do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim. Tam zostanie odprawiona msza święta w intencji wszystkich żołnierzy walczących, pomordowanych, także zmarłych, naszych obrońców ojczyzny, a po tej mszy świętej wspólnie ze sztandarami, które dzisiaj będą również uczestnikami mszy świętej, udamy się pod pomnik na Placu Wolności, gdzie zapalimy 76 zniczy jako znak naszej pamięci i wdzięczności wobec bohaterów i przelanej żołnierskiej krwi. Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze minutkę, jest wśród nas pan Kazimierz Domański. Chciałby do nas powiedzieć słówko. Szanowni Państwo, droga młodzieży, piękna uczta historyczna, wzruszenie wielkie, ale nie ma wśród nas, których to rocznicę czcimy. Tak się jednak składa, że żyje przewodniczący, prezes powiatowej organizacji pan Domański. Chory jest, nie mógł tu przyjść. Ja mam nazwisko Domański i tak się składa, z jednej wsi pochodzimy. I tak się składa, że mój ojciec jego przyjmował do okazji. Mój ojciec razem z księdzem Karwowskim Stanisławem, późniejszym kapelanem AK i jego bratem majorem z Warszawy tworzyli pierwszą piątkę w Warszawie. Ja byłem małym dzieckiem, ale wiele z tych czasów pamiętam. I w związku z tym niech mi wolno będzie. W imieniu tych nieżyjących i tych, którzy żyją, a nie przybyli, wszystkim tu wykonawcom, po pierwsze zatorom, na czele z panią dyrektor, na czele starostwu, wszystkim władzom, a także wykonawcom i chórowi WRZOS, i pięknym wokalnemu zespołowi, i zespołowi właśnie orkiestry dętej. Naprawdę, a młodzieży za przybycie i godne uczczenie swoją ciszą, skupieniem tego święto. Myślę, że długo będziemy pamiętać, oby te rocznice przychodzi też były obchodzą. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie Państwo, zapraszaliśmy pana Jerzego Domańskiego, ale rzeczywiście nie ma go w tej chwili w Radzeniu, najprawdopodobniej jest chory. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo, bardzo gorąco dziękuję za przygotowanie, wystąpienie, udział w naszej konferencji, która mam nadzieję pięknie się wpisuje w zaplanowany kalendarz uroczystości patriotyczno-religijnych z okazji stulecia niepodległości Polski. I ponownie zapraszam, mam nadzieję, że dzisiaj w tak licznym gronie zobaczymy się w kościele o godzinie 18 w kościele Świętej Trójcy. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, głęboko się kłaniam.